serdecznie witamy z Wrocławia, spod wrocławskiego stadionu na Euro, gdzie odbywa się, no właśnie, odbywa się, można powiedzieć, dla mnie to jest wyznacznik początku i końca przygotowań. To jest taki sylwester, motoryzacyjny sylwester, czyli Altrace. Altrace 2024, na którym stoimy, jak zwykle zresztą, na stoisku DZB, czyli Dawida od Hamulców. Witamy na święcie motoryzacyjnym. Najlepsza impreza w Polsce. Impreza na poziomie europejskim, także nie ma wstydu. Coś, co muszę dodać, jeżeli budujecie auto z myślą o tym, że chcecie się dostać na Altrace, to musicie być ludźmi, którzy nie popadają w kompleksy, dlatego że wy zrobicie, dacie z siebie wszystko, wyprujecie z żyły, a potem przychodzicie tu i rozumiecie, jak bardzo malutcy jesteście, bo przyjeżdżałem tu takie grube fury, że naprawdę można popaść w kompleksy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, mamy tu też przedstawiciela firmy GT Performance. Grzesiu, zapraszamy, zapraszamy. Jesteś w stanie udzielać odpowiedzi na pytania? Postaram się. Dobrze. Grześ, jak Ci się podoba impreza? Nie, super, jak co roku. To jest jedyny zlot, gdzie ja się po prostu wybieram w ciągu roku. To zawsze, zawsze warto. Czy przygotowałeś jakąś wystawkę w tym roku? Tak, możemy pokazać. No to idziemy. Słuchajcie, mam przygotowane kopyto pod wydech właśnie do GR Yarisa. Więc postanowiłem wykorzystać sytuację, że mam tych wydechów używanych dużo. Chyba często robi się Yarisy, co? Tak, no zrobiłem już tego parę dziesiąt sztuk. I generalnie dobrze się to sprzedaje, bo dobrze to działa. Zostaje nam, że tak powiem, katalizator IGP, więc nie ma problemu z gwarancją, można sobie to przełożyć. I mega fajnie wyszło, że na samym początku żeśmy zrobili to na samej rurce. Było delikatnie za głośno i ten tłumik powoduje tylko to, że tylko rezonans jakby likwiduje. Tłumik twojej roboty oczywiście. Tak jest, oczywiście. Dobrze. Że jest mega, wiesz, jest... Ta seryjny układ wydechowy, to co to jest tutaj w tym miejscu? Tak jest. Tutaj pod spodem mamy fabryczny układ wydechowy. To jest to jakaś strumienica czy tłumik? Tak, to jest taki rezonator fabryczny. Okej, i duża pucha z tyłu. I duża pucha z tyłu. Co ciekawe, ten fabryczny wydech jest bardzo mocno restrykcyjny. Po założeniu tego u góry, czyli po odblokowaniu, pucha końcowa właśnie bardzo trzyma układ fabryczny. W granicach 10-15 kony od razu dochodzi. Wow. No, zazwyczaj jest tak, że tu wyrzucenie tłumika czy coś nic nie daje. Zazwyczaj gdzieś ta moc skrywana jest w katalizatorach, a tutaj wystarczy usunąć tą puchę z tyłu i dochodzi 10-12 koni w samochodzie. Dobra, powiedz jeszcze, czym przyjechałeś, bo przyjechałeś swoim wozem. Tak jest. Supra w końcu jest, powiedzmy, że gotowa wizualnie według mnie. No i można było się pochwalić na takim. Co zrobiłeś? Oklejkę widzę. Karbonowa dokładka. Karbonowa dokładka z przodu. Indywidualne blachy. Tak jest. Karbonowa dokładka z przodu. Czy Grzesiu ci już robił hamulce? Nie. No skandal. Samochód jeszcze ma 2-letnią gwarancję, więc jakoś tak mechanicznie nie chcę jeszcze nic zrobić. Czyli jeszcze się nie zestarzało. Dygam się, za biedny jestem. Rozumiem. W każdym razie mamy jeszcze dokładkę karbonową na lusterka. Aha. Mamy spoiler z tyłu z karbonu. I mamy moje fajne końcówki karbonowe. No i jak? Czy to prawda, że to jest BMW, czy to jest nieprawda, że to jest BMW? Wiesz, co jest ciekawe? Że fani BMW się w tym odnajdują i fani japońskiej motoryzacji się w tym odnajdują. Jak ktoś wsiada do środka, to ja jestem w szoku, bo tam jest bardzo dużo elementów z BMW. Ktoś wsiada, kto ma BMW, mówi, kurde, jak BMW. Ale też mnie zaskoczyło to, że jak ktoś jest fanem japońskiej motoryzacji, wsiada, mówi, ty, kurde, czuć to do Japonii. Czyli nie wiem, jak to Toyota zrobili, ale... zbliża. Tak. Zrobili, wykorzystali jakby spółki najlepsze rzeczy, które miała BMW, czy tam, których po prostu dużo zostało i nic nie dzieje. I taka ciekawostka, że Toyota wzięła silnik ten B58, rozebrała na części pierwsze i zanim on wylądował do Supry, to kazali kilkadziesiąt elementów poprawić. To jest ciekawe. Ha. I tak już się mówi, że ten B58 właśnie w Toyota, że on będzie dłużej służył. Także no, naprawdę fajna sprawa. Samochód się mega prowadzi, jest bardzo fajny. Układ wydechowy seria jeszcze? Szef w dziurawych butach. A. Ale wiesz co mi się udało? Końcóweczki mi się udało właśnie. Poznaję. Podobne chyba było w ZC. Tak, tak, dokładnie. No dobra, to co, idziemy zwiedzać dalej. Powodzenia. Bardzo dziękuję za udzielenie. Pozdrawiam widzów. Tak, panie Grzegorzu, profesorze Rurko, jest pan w formie. Proszę bardzo. Cześć. Słuchajcie, zbliżamy się do fenomenalnego stanowiska Datsun Europe. Kubuś się przygotował. Oczywiście nie mam na myśli tylko fury. Zobaczcie, co przygotował całokształt. Amerykańska przyczepa z lat chyba 60. z tego co pamiętam. To wszystko po to, żeby zaprezentować Datsuna. Zresztą kolejnego Datsuna. I o, nie będziemy przeszkadzać, bo król je, smacznego. Proszę mikrofonik, gacie. Dawaj. Misiek, staj tam. My będziemy się tu cisnąć, do kamery. Z buł? Tak, z buł. No to przedstawiamy
pana, który jest przedstawiony już nie raz. Kuba Dustin Euro. Przedstawiam się po raz pierwszy. Dziesiąty. Dzisiaj. Dzień jak dobry. Wyszło? Jesteś ze wszystkiego zadowolony? No, pogoda dopisała. Jest nawet za dobrze. Nie pada, nie ma burzy. Jest Dustin, jest przyczepka. Gotowy? Jestem wszystko, ja. Co miałeś zrobić, zrobiłeś? Nie, no oczywiście, że nie. No, czy znasz kiedyś skończony projekt? Nie tylko, ja się spóźniłem. Słuchaj, ja się nie spóźniłem, ale to są rzeczy, których nie zobaczysz, że ich nie ma i to znaczy, że w sumie są, nie? Czyli zrobiłeś lepiej ode mnie, bo u mnie widać, że brakuje co nieco. Słuchaj, spojrzysz, to zobaczysz. No. Panie operatorze, pokaż mi auto z bliska. Opowiadaj, co przygotowałeś na Altrace? Wyjątkowego. Twoje auta wszystkie są wyjątkowe, więc to musi być ultra wyjątkowe. No jest ultra wyjątkowe, jak na imprezę z Altrace'ową, nie? Opowiadaj. Słuchaj, no szybka akcja pod tytułem 2 tygodnie temu to była goła karoseria. O! A wiesz, że ja też zrobiłem całą karoserię w 2 tygodnie? Widzisz? Ty to jesteś gość. A wiesz dlaczego? Bo tylko 2 tygodnie zostało do Altrace'u. Tak to działa. Nie no, generalnie wiadomo, no rzeczy były przygotowane na półce, żeby je włożyć, ale 2 tygodnie temu odebrałem auto od lakiernika po poprawkach pod maską, bo oczywiście, no jak już wyszło, że tu będziemy, no to trzeba było poprawić parę rzeczy. W dwóch zdaniach powiedz o tej przyczepie, dlatego że my mieliśmy okazję nagrywać twoją mieliśmy przyczepę. To ograć, miałeś wpaść coś ponagrywać za cudem. Tak, ale ty nie poleciałeś wyszło, do Stanów. Tak, poleciałem. Ty tu masz jakieś lampy w ogóle. Słuchaj, to jest przyczepa, która jest sceną mobilną. Space Station, co się nazywa, pięknie. Gdzieś tutaj są małe naklejeczki, bo nie chcemy przesadzać z brandingiem. No. Jest, podpinasz sobie pięknie siłę i masz wszędzie prąd. Są gniazdka, tutaj też jest oświetlenie, tylko przeszkadza w zamykaniu, bo Dustin jednak jest szerszy niż, no tak. niż nic. No dokładnie. Ale to jest scena mobilna do grania koncertów pod wynajem, także śmiało zapraszam, choć mało terminów wolnych zostało w tym sezonie. Który to twój raz na Altrace'ie? Drugi. Na Altrace'ie pierwszy w sumie, bo na Rysiźmie byłem raz. Czyli dawno temu byłeś. 2 latarnie dalej stałem, pomarańczowym okay. Nocunem, ale już, na ziemi. Ale już był cały stadion czy pół? Wtedy? Wtedy. Wiesz, ja nie pamiętam. Nie pamiętasz. Wiem, że był drift. Zadowolony? Teraz czy wtedy? Z poziomu. Teraz. Bo nie no, absurd. 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 Top of the top. Top of ale the top. Myślę, że to jest idealna okazja do tego, by powiedzieć, że ty też przygotowujesz jakąś swoją imprezę. Tak, za tydzień w Gdańsku, jeżeli to będzie, zaraz już, będzie. Teraz ciach, to za tydzień 6 podaj lipca. Podaj konkretną datę, żeby 6 lipca. 6 lipca. Wiadomo, łatwiej powiedzieć 6 lipca niż za tydzień, bo nie wiadomo, kiedy się ukaże. Dokładnie. 6 lipca, Street Show, Gdańsk, Korona Stadionu, Polsat Plus Arena. Będziesz? Słyszałem, że Kamil bierze... Kamil będzie robił dym. Tak. Bo mamy do dyspozycji 1/8 mili. Będzie 1/8 mili, będzie sporo driftu jak i tutaj. Będzie też strefa Select. Będą naprawdę fajne auta. Część aut, które są też tutaj, będą tam. Będą oczywiście Datsuny w dużo większej ilości. I będzie parę projektów takich, które zaskoczą, myślę, wszystkich. No i najważniejsze, będzie Kuba Nużej. Będę ja, ale jeszcze jedna rzecz. Za chwilę. Za 20 minut ogłoszenie ogłaszają, wyniku. Kto wygrywa. Właśnie, to bardzo no to ważna auto... informacja. Dostaje się do top 16. Dostało top 16, co w gratuluję, ogóle... Gratuluję, naprawdę, to już jest coś. Ja wczoraj uroniłem łezkę, jak się o tym dowiedziałem, nie wiedziałem, dopóki nie zobaczyłem na fanpage'u, że to jest prawdą. Zazdraszczam, naprawdę, mi się to nigdy nie udało. Mi też, pierwszy raz. Nie no, to, ale auto jest grube, wcale, no, wcale tak, się nie dziwię. To jaki każdym... feedback to teraz zbiera, ja po prostu co ktoś podchodzi, to jest po prostu wszyscy leżą i szczęka z ziemi. Ja od pierwszej minuty jak wszedłem do twojego garażu pomyślałem, to jest gość, który powinien pojechać na Altrace. No i pojechałem, no jestem. Idziemy zwiedzać masz dalej. Pod maską nagrane? Widziałeś? Tak, wszystko. Kurde, po prostu ja tam patrzę i... Tylko czemu znowu pomarańczowy? Właśnie dlatego. Się znajdujemy pod główną sceną, gdzie zaraz nastąpi uroczyste rozdanie nagród, czyli zostanie wyłoniony zwycięzca tegorocznego Altrace'u. W industrialnym stylu, czyli z kontenerów zbudowana scena, jest Kido. Idziemy dalej. Zaraz zobaczymy, czy Dustin Euro zgarnął jakąś nagrodę. Czekaj! No nie namówisz mnie na to dzisiaj. Swoją drogą, panie operatorze, widziałeś top 16, czy nie? Nie. Nie, nie miałeś okazji zobaczyć? Ciekawy jestem, czy ten SAP, którego mieliśmy okazję tam zobaczyć, taki SAP, co nie wygląda jak SAP, dostał się do top 16. Dla mnie on ma realne szanse na wygranie. No cóż, z youtuberskiego obowiązku, tak, ja nie lubię mówić tego słowa, pokażemy, jakimi wozami przyjechał Adam, bo Adam przyjechał z 3. Standardowo E46 w nowych barwach, dlatego że auto było na lakierze. Auto dopiero będzie strojone. Idziemy dalej. 8, czyli już klasyka w wykonaniu doktora Leo, też nowy lakier i nowość w stajni Adama, nikt go o to nie podejrzewał, prawdziwy JDM z krwi i kości,
Masturbishi Lancer Evo, w którym maczał palce Lutek, w sensie przy zakupie. Dobra, idziemy dalej. Tyle Adama w dzisiejszym odcinku. Adaś, dlaczego nam to zrobiłeś? Supra Workshop! Moi przyjaciele z Ujścia spod Piłą, którzy kibicowali mi w lakierowaniu Audi. Cześć Marcin. Tak, lakierowanie się to jest twój mikrofon. O Boże, co mam z tym zrobić? Trzymać blisko albo czekaj, głowa do góry i nie będziesz mi się trzymać. O! Marcin, właściciel Supra Workshop. Tak jest. Z czym przyjechaliście? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć wozów. Z sześcioma JDM-ami. No. Na jego kojarzę RX-7, pomimo operatorze po prawo, tak, przyglądałem się jemu pod kątem doboru koloru do mojego auta i bardzo mi się spodobał. Co, jest to samo? Wydaje mi się, że tak. Tak? Trzeba byłoby ustawić te auta koło siebie. Nie, no, jak się impreza podobałaby, co roku jesteście, co? Staliby walce chyba. Tak, gorąco jest, nie? Na pewno nic nowego. Gorąco, nie mówi to gościu, który ma dostęp do korony stadionu, trochę cienia. Ale gdyby nie to, to ja nie wiem, ja podziwiam w ogóle ludzi, którzy tu tak chodzą, wiesz, bo to jest jakaś mega w ogóle. Nie, nawet nie wiem, co mam ci powiedzieć. To jest po prostu lampa jak. Marcin już dostał udar mózgu, także zrozumcie go, będzie mówił wolniej. Już mam udar. Nie, no generalnie spoko, nie? No słuchaj, jesteśmy tu od czwartku, zresztą dobrze wiesz, bo się przecięliśmy. Też spotkaliśmy. Bo przecięliśmy się w czwartek. Perspektywa wystawcy jest trochę inna niż perspektywa widza. No zdecydowanie. Ja tutaj byłem 3 lata temu jako widz, po dłuższej przerwie, bo to nie byłem chwilę. Potem przyjechałem jako widz. Tu jest taka specyficzna atmosfera, nie? Tu się unosi w powietrzu taka, wiesz, zajawa, styl, kurwa. Czuć tuning, powiedzmy. I niemiecki język, nie? Więc tak, generalnie bardzo tak. Dużo. Możemy tak w dwóch słowach po każdym aucie się przejść, żebyś powiedział, co przywieźliście? Jasne. No to zacznijmy od skrajnego. Od skrajnego, czyli tak. Zaczynamy od najlepszego. Od najlepszego? Tak. O proszę, zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że tam będą najlepsze. No, super, tak. A tam daleko, dobra. No, operator, tempo. Chciałeś zacząć od najlepszego, nie? No dobra. A to wy tak macie jakieś wymieszane trochę te auta, bo to Mercedes nie jest. Nie, bo tu wyszła taka akcja, że, bo to jest stoisko Lowdownu. No. Lowdown to jest ta australijska ekipa, taka mocno w stansie i w stylu zakorzeniona. Okay. No i oni byli odpowiedzialni za zeszłoroczny... Operatorzy nagrek tutaj, ludzie robią zdjęcie, bo to fajne pozycje ludzie przyjmują. Tak, więc co to było... To był zeszłoroczny oficjal, nie? Czyli Lowdown był odpowiedzialny za oficjalne z zeszłego roku. No i oni wybrali jedno auto do nagrywki i wybrali właśnie tą naszą Suprę, więc ona w zeszłym roku była nagrywana po Altrace'ie. Jest filmik na YouTubie taki chyba z 8-minutowy, taki naprawdę fajny. No i to autko miało swoje 5 minut w zeszłym roku, bo to był projekt na tamten rok. Mhm. Natomiast... Dostałeś się do jakiejś topki? Tak, tak, było to 16. No i dowiedzieliśmy się gdzieś w styczniu czy w lutym tego roku, że Lowdown jako ekipa będzie się wystawiało tutaj. To są ludzie z Australii, więc to tak wcale jest takie oczywiste, że oni się to mają wystawiać. No i dowiedzieliśmy się, że będą mieli standy, 3 standy, które tu widzicie. No i chcieli koniecznie to auto na swój stand, nie? Wow. Czyli jakby z perspektywy tego, że nagrywali After Movie z naszym autem, tak naprawdę Mateusza autem, my je po prostu budowaliśmy. No tak. To poprosili, żeby było taką wizytówką ich, nie? Na standzie, więc jakby można powiedzieć, że taki zaszczyt nas trochę... Tak, trochę tak. Nie no, gratulacje. To jest jakby, wiesz... Kawał dobrej japońskiej motoryzacji. No dobra, chodźmy dalej, żeby nie przedłużać. Tak, ten samochód ludzie znają, bo on generalnie już się przeleciał. Internet kółko zrobiło, nie? A był w Australii? Jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Dobra, Australia na razie przyjechała do niego. Ale pojawiły się pomysły, żeby autentycznie kiedyś ten wóz wywieźć na Sima, nie? Wow. No, tylko jeszcze się zastanawiam, wiesz, pod względem logistyki, nie? No nie wiem, kontener tylko chyba, co? Oj. No i dużo, dużo. I Pitos, nie? No dobrze. Kolejny wóz? Jest S15 Grześka, bardzo fajnego ziomka spod Warszawy, który budował ten samochód u nas w zeszłym roku. Mhm. Jest to auto, które miało być połączeniem stylu i fajnych japońskich gratów, ale żeby to nadal chciało jeździć. Okay. Czyli nie za nisko, nie za duże naciągi, nie za twarde zawieszenie. Czyli żeby nie stał się nieruchomością. Tak, żeby on był jakby taką kwintesencją tego, co można z japońszczyzny wyciągnąć, tak? Czyli masz jakiś tam lekko pomodzony silniczek, jest tam z 350 koni, MU Classic. Jest bardzo niestandardowe body, bo masz lakierowanie Tuton. To jest jedyna S15 w Tutonie, jaką znam. Ale dobrze wyszło, super. Bardzo ciekawie wyszło. Mamy A to jest inwencja twórca właściciela, czy wasza? To jest inwencja twórcza taka, że ten samochód miał być biały. Uh-huh. I Grzesiek dokupił do niego dyfuzor. Chodźcie, pokażę. I dyfuzor był grafitowy. I dyfuzor przyjechał z Japonii i był srebrny. Aha. To jest dyfuzor. No okej. Ten dyfuzor
my połączyliśmy na stałe ze zderzakiem, więc jakby on jest już jednolitą częścią. Natomiast to jest zderzak seryjny, a to jest już dokładka. I Grzesiek przywiózł tą dokładkę i mi położył na hali. No i wy się takimi rzeczami zajmujecie, dodajmy. Stworzyliście. Hej, cześć. Tak. Co tutaj chcecie? Kurczę, autograf? Z góry, z dołu? Nie, gdzieś tu. Na czapeczkę, gdzieś na czapeczce. Dobra. Przepraszam. Kupcia nie ma? Nie, Kupciu i Altres, zwariowałeś. Proszę bardzo. Na różowej. Kurczę, jeszcze się nie podpisywałem. Miłego zwiedzania. Powodzenia. Dobra, wracając do tematu. No, tak jak mówisz, my się zajmujemy takimi rzeczami. No jakby... No już naprawdę niewiele jest takich warsztatów jak wy, które robią tak odważne rzeczy. Z kilku elementów tworzycie jeden, to jest nadal estetyczne, nie widać tego łączenia. Jeszcze tak. Do tego wszystkiego lakierujecie, czyli to jest kompleksowa usługa. No tak, no jakby pomysł na prowadzenie tej firmy w ogóle zrodził się z tego, że jakby jeździłem po eventach przez lata. Ja jestem, wiesz, jeszcze racism 2013-2014, więc to są te czasy. I zauważyłem, że wielu z nas miało problem, żeby gdzieś coś zrobić, bo dobrze... No jest ciężko. Dobrze wiesz, jak to wygląda. I wpadłem na pomysł... Tym bardziej, że ja mam dwie lewe ręce, także jeszcze gorzej. Ja też miałem dwie lewe ręce, natomiast ja miałem ten plus, że moi rodzice od wielu, wielu lat prowadzili zakład lakierniczy. To był taki zakład lakierniczy z nazwą zakład. Rzeczywiście, wiesz, rzemieślnicza praca, lata 80., ciężka praca od rana do wieczora. Wzór. Tak, ja miałem taki wzór tego, że trzeba zapierdzielać, nie? I jakby ja gdzieś tam bardzo szybko zauważyłem, że to nie jest dla mnie, bo to jest ciężka praca, jestem leniem. Aha. I mówię, no dobra, to absolutnie nie. Więc wiesz, poszedłem swoją stronę, informatyka, bo ja będę robił gry, wiadomo, no tak. Nie? No, natomiast szybko okazało się, że informatyka to nie zrobienie gier, tylko jest przejebana akcja. No, nudna trochę. No, i wiesz, jakby pierwsze eventy, pierwsze Altris, mówię, ty, no dobra, mam samochód, ale rodzice kto mi teraz... Rodzice mieli nosa z tym zakładem. Tak, rodzice mieli nosa, ale ten zakład to był, wiesz co, lakierowanie aut powypadkowych. Nuda. No tak, no. Strzał w błotnik, połączyłeś wymiana elementu, lakierowanie. Połączyłeś coś ciekawego z czymś nudnym. Tak, i wiesz co, ja nie miałem z kim tych aut robić. Nie miałem ziomków z zajawą, do wszystkich miałem daleko, bo wszyscy... Wiesz, no my w Pile jakby co tam jest, no nic. Pas startowy, tylko to mi się kojarzy. Więc każdy, kto gdzieś coś robił, był daleko. Ja tak mając 19 lat, może 20, mówię ty. No to ja coś się nauczę i może kilku ziomkom coś pomogę zrobić. Może zagryzie. I tak się działo przez kilka lat, aż w końcu doszło do tego, że rzeczywiście ta firma teraz działa w ten sposób, że budujemy auta. Budujemy je w stylu tego eventu, czyli głównie to jest... No, wpisujecie się idealnie w konwencję Altrace. Tak. Musi być styl, niekoniecznie stens. Fajnie jak ten stens jest. Bo taki hard static i dobre spasy i jak najbardziej mile widziane, ale ja też rozumiem, że te auta muszą jeździć. Mhm. Więc to jest jakby kwintesencja tego, co można zrobić, czyli tak jak powiedziałeś, dobranie stylowych części, zmontowanie ich w taki sposób, żeby one nie gryzły. No, bo żeby pasowało. Bo to nie dyfuzor... jest oczywiste, to jest właśnie trudne. Bo to łatwo idzie to zepsuć. I... A druga trudna rzecz, której rzucie wejdę słowo, jakość. To też chcę dodać, że poza tym, że można mieć pomysł, to może wyjść tandetnie. A u was, jak się patrzy na wasze wykonanie, wow. Chciałbym mieć tak zrobione swoje auto. Bardzo miło słyszeć. Swoją zetkę muszę do was wysłać. Jak najbardziej. Tu już rozmawialiśmy, wiesz, że drzwi szeroko otwarte. Generalnie ja mam coś takiego, gdzieś to sobie przekminiłem jakiś czas temu, że styl szybkich wściekłych, nie? Śródziemnomorski, ten styl tuningu sprzed lat, 2000, sprzed lat około 2000, to jest taka śmieszna opcja, bo tak, to się każdemu podobało, nie? W jakiejś formie. Ale to było niedorobione. To było kiczowate. I jeśli przeniesiesz to wszystko z tych przed 20 lat, dziś, ale zrobisz to dobrze, to jest bank rozbity. Bum. I teraz zobacz, patrzymy na samochód, nie? Masz biały lakier, masz dyfuzor, który jest bardzo agresywny, masz złote śrubki, czyli Tuning Kings lata 2005, masz karbonowy spoiler i LEDowe lampy, czyli zbiór części, które teoretycznie nie powinny do siebie pasować. No nie, a wyszło petarda. I właśnie o to chodzi. Żeby gdzieś to uchwycić, nie? Ty mieliśmy o każdym aucie po minutce, a my już przy tym stoimy, kurde, z 10. Wiem. Idziemy dalej. Dramat. Kolejny. RX-7, pokrótce. Autko kupione ze Stanów. Fajna felga. Miało być czyste, ładne i inne. Więc czyste jest dlatego, bo zrobiliśmy nietypowy kolor, czyli Skyline GTR 34 TV2. Czyli Bayside Blue. Bayside Blue, dokładnie. To wiem. Tak jest. Zestaw ospoilerowania karbonów, czyli... zestaw małego Mazdowicza, bo każdy ma te same elementy, więc jest czysto, jest schludnie. No i rolka plus hard static. Tutaj mamy auto pieprznięte na ziemi. Ono nie jeździ w tym setupie, nie dajcie się zwieść. Ono jest po prostu tak opuszczone. No teraz. Właśnie, to też dodajmy, że ludzie przyjeżdżający tutaj mają taki setup na stanie swojego auta. Tak. I to jest są inne felgi, inne zawieszenie. Znaczy zawieszenie to może przesadzam, ale zglebienie auta, tak?
auto później jak wjeżdża na ulicę, zakłada inne buty i dopiero wtedy może jechać. W tym przypadku na R-Ride, jak on się unosi, bo on teraz jest na statiku, ale jak będzie jeździć, będzie na R-Ride, on wcale nie jest tak wysoki i my też dbamy o to, żeby kładąc auto, ono podczas powstawania nie było, wiesz, jak ten pająk taki szeroki, że te koła wystają, nie? Ja jestem bardzo zadowolony z tego auta, bo ono jest schludne. No, ono jest inne? Bardzo ładne auto, bardzo czyste. Estetyczne. Nie? Kolor mi się bardzo podoba. Dużo osób zwraca na niego uwagę. No ale to ja już, wiesz, już abstrahuję od tego, że podobny wybrałem, czy taki sam. Bardzo taki fajne sam. Połączenie. Na tej budzie ten kolor pasuje. Robi, nie? Bardzo. I jest oryginalny, dlatego że no, ja nie widziałem drugiej takiej RX-7. Tak, to prawda. To jest w ogóle w całości pomysł właściciela. Tu też trzeba oddać jemu inwencję, bo tak, felgę kupił on sam, karbony załatwił on sam, kolor wybrał on sam. My jedyne co zrobiliśmy przy tym aucie, to go złożyliśmy. Jakby pola kierowaliśmy i złożyliśmy, ale no, ten wkład był niewspółmierny na przykład do białej S15, gdzie dużo tych rzeczy się podziało, tak? Kolejny Nissan. To jest moje auto prywatne. Twój wóz, tak. Kurde, nie wiedziałem. To jest fajnie. Samochód, tak. To było moje auto marzenie w roku 2014, kiedy pierwszy raz w życiu widziałem S15. I powiedziałem sobie, że no będę cię mieć, nie? Aha. Tak. I też się podobają S15. To jest pik JDM-u jak dla mnie. Mhm. To jest najlepiej wyglądający z chassis. Najmłodszy, więc potencjalnie najmniej zgnity. No właśnie. Ten, który miał już wszystkie jakby ulepszenia S-Chassis, które przez wiele, wiele lat wdrażali, one tu są już na najlepszym poziomie, czyli wahacze, drążki, dyfer, silnik, wszystko jakby w tej najlepszej formie. No i on jest taki street style, nie? Czyli auto nie jest torowe do rozwalenia się o bandę, ale też nie jest to taka motorynka, żeby jeździć tylko do sklepu i nie ma mocy, bo tu jest 1JZ na customowym Twin Turbo, są dwa garety G28. No właśnie, to też dodam kolejną uwagę, poza tym, że robicie wszystko ładnie od strony estetycznej, to i mechanicznej. Tak. O, pana przepuśćmy, proszę bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. Tak. Słuchajcie, to jest gęsto, my tak stoimy też troszkę w przejściu, ale naprawdę nie ma gdzie, chyba że staniemy na tle GTR-a. To czekaj, to otworzę ci maseczkę. O, dobrze. I staniemy sobie na tle GTR-a. Ja idę po klucz. Pop the hood. To, co ty wspomniałeś, że robimy nie tylko nadwozia, to jakby jak najbardziej. Wow, ale ładnie. Staramy się robić temat kompleksowo, z jednym małym wyjątkiem, nie stroimy samochodów, tak? Mm-hmm. Bo jakby nie potrafimy tego robić. Natomiast, no tak, po co się pchać w coś i udawać, tak, że się potrafi? Mamy od tego ludzi, którzy profesjonalnie się tym zajmują, ufamy im i jakby i czyli tyle. Tak? Wy silnik zbudujecie, zrobicie go, żeby był ładny, estetyczny, tak jak ten tutaj. Żeby przygotujemy był, do odpalenia. Żeby był clean na przykład. Tak. I tak, auto jedzie tak. Do stroiciela. Tak, jedzie na strojenie i wtedy po naszej stronie są testy, jakby szukanie mikrobłędów i ich poprawianie. No i wydanie klientowi. To jest naturalnym procesem. Zawsze coś wyjdzie. Nie, jakby nie dajcie się zwieść, że... Z tych wszystkich etapów budowy auto boję się najbardziej zawsze strojenia. Bo to zawsze później masa złych informacji. Tak. To do wymiany, to nie pasuje, to nie działa. Tak. Albo to wybuchło. No tutaj setup, wiesz co, bo ten samochód, ja wspomniałem, w sumie maski nie chciałem otwierać. Ten samochód zapierdziela. On ma ponad 500 koni. To jest taki setup driftowy, mimo że on wygląda schludnie i czysto. Dlatego on nie jest nawet umyty. Bo wczoraj tutaj zionął ogniem dosyć ostro w nocy. I on naprawdę robi to dobrze, więc... I przeżył. Sorry za syf. No ale tak wyglądają silniki aut, które jeżdżą. Użytkowy. Nie? Dokładnie tak. Dobra, idziemy dalej. Czyli to twój prywatny wózek. To jest mój prywatny wóz. W stylu takim, jak wspomniałem, zrobiony bardzo dobrze mechanicznie. Tu jest wymienione wszystko. Hamulce, zawieszenie, cała podłoga jest polakierowana w kolor auta. Wahacze są w kolorze miętowym, bo wszystkie dodatki są miętowe. Oryginalne rekarosy. W środku też trochę miętowego. Tak, wszędzie jest jakby ten sam schemat kolorystyczny, bo ja bardzo lubię spójność. Mhm. Ja jestem... No ale to jest bardzo ważne przy tworzeniu auta od strony wizualnej, tak. Żeby mieć gust, wyczucie. Ja uważam, że, nie wiem jak ty, ja uważam, że na aucie powinny być maksymalnie 3 kolory. No. Kolor główny. Albo 2, albo 3. Tak, jak max. Jest jeden, to jest nuda. Kolor główny, kolor dodatków i ewentualnie jakiś mały detal, nie? Widzisz, patrz, ale teoretycznie ja to wiem, a mi nigdy auto ładnie nie wyszło. Chodź, kurczę, idziemy dalej. Nie możesz być taki krytyczny wobec siebie, no. Co tutaj jest? To jest nasz najnowszy twór, czyli jest to Skyline R34 GTT. Mogłoby się wydawać, że to jest GTR, ale to nie jest GTR nawet w najmniejszym stopniu, bo... To jest body kit Urasa, który nazywa się White Body. Tak, okay. Tak on po prostu, taka jest jego nazwa markowa, czyli Uras White Body. I to jest zebranie wszystkiego, co najlepsze w Skyline'ie, jeśli chodzi o body kity różnych firm, wrzucenie tego w jeden koncept. Okay. Czyli mamy tak,
błotniki Z-Tune'a, czyli fabrycznego tunera Nissana, czyli ten wylot powietrza z hamulców, poszerzony dodatkowo przez Urasa. Czekaj, operatorze, wiesz co, bo ty nagrywasz spoiler, a my tu mówimy o czymś ważnym. Chodź tu, to jeszcze raz pokaż. Bo to są fajne rzeczy, tak. Zacznijmy od błotnika. To są błotniki overfendery, czyli poszerzone oryginalne błotniki, które są szersze niż GTR Z-Tune. Czyli wlot Z-Tune, nie mogę chwilę, wlot Z-Tune'a, to musicie poczekać. Wlot Z-Tune'a, poszerzenie o 4 cm przodu, zderzak przedni, znowu Z-Tune, ale powiększony o ten splitter, który został przez nas obłożony węglem. A to następnie... jest jako całość. Tak, to jest obłożenie węglem i wycieniowanie aerografem. O, nie? To jest super. Czyli mamy jedną powłokę lakierniczą, która płynnie przechodzi z koloru, z bazy w karbon. Tak, tak. I to jest wszystko jakby na zewnątrz, czyli nie ma widocznego ani namacalnego przejścia. Nie? Wow. Następnie mamy boczne dokładki GTR Style, tylko że znowu z dołożoną tą część. Ten sam styl. Dokładnie ten sam styl. Potem mamy przejście w błotniki tylne, które są seryjne. O, tak szeroko jest seryjnie? Nie. No właśnie. To jest laminat. A okej, okay. Nie widać tego, czyli tak. Dobrze. Tak. W sensie jest... widać, że jest szeroko, ale nie widać, że jest to zrobione. To jest nakładka laminatowa, która została zblendowana z resztą auta. Widać, że nie widać. Tak, czyli jakby akcja jest taka, że ten element się kończy w tym miejscu. Aha. I kończy się w tym miejscu. I on został przewidziany do montażu ni to nakrętkami lub nitami. My ten system mocowań przerobiliśmy z użyciem takich specjalnych klejów przemysłowych z przemysłu tramwajarskiego. Mieliśmy chyba okazję widzieć proces wykorzystania tych środków. Tak, tak. Jakby tak. To robiliście. No. Jest to dosyć skomplikowany temat, bo trzeba połączyć gołą blachę z laminatem, to następnie stygnie, trzeba to pozaciągać, wyszlifować. Ciężki temat, ale do zrobienia. To dodajmy, wszystkie te rzeczy, którymi wy się zajmujecie, wymagają cierpliwości. Czasu. Bardzo dużo czasu. Bardzo dużo. Czas, jeszcze raz czas. Ja mam wrażenie, że widzowie, którzy mnie tak hejtują, to o Jezu, robisz jakiś wóz tyle czasu, tyle miesięcy, tyle lat. Kurde, to tyle czasu trwa. To mnie by zjedli. No, ciebie by zjedli. Trzeci rok. Może nie ufmy tego. Wiesz co, tylko to też da się wytłumaczyć, bo jeśli ktoś siedzi w tym, na pewno to zrozumie. No tak, u ciebie widać efekty przynajmniej. Że często... Często jest tak, że pewne procesy, jeśli nie zostaną wydłużone w czasie, one w przyszłości dadzą ci kopa w dupę. No tak. Jeśli dobrze nie wysezonujesz laminatu, czyli nie wystawisz go na słońce, to ten samochód dzisiaj na Altrace by się rozpuścił. Wszędzie by wyszły pęcherze. Krok na skróty, to potem robisz tak, 10 kroków do tyłu. Tak, z lakierem jest dokładnie to samo. Dobrze, doskonale wiesz, rozmawialiśmy wielokrotnie, że lakier nałożony dzisiaj, on jutro będzie suchy, okej. Okay. Ale on za tydzień może się cały podnieść. No i to jest też temat dyskusji, jak wyjdzie moje S4, bo jeszcze nie możemy tego cenić. Obym się mylił. S4 przyszło przed chwilą, ale super warunki mam do tego, z gorąco. To chyba dobrze, co? Zrobiście. Powiem ci tak, jak po Altrace się nic nie stanie, nic. To już jest dobrze. No. A jak w ogóle oceniasz pomalowanie? Malowanie. Zaraz tam pójdę, nie byłem, przepraszam. Nie. Dobra. Wiesz co, szczerze? Siedząc tu, obszedłem stadion raz. Dokładnie potwierdzam. My cały czas nagrywając, robiąc coś na stanowisku, ja może raz przeszedłem cały stadion, teraz robię drugie kółko, no bo chciałem złapać kilka osób za język i pogadać. I jeszcze fajny spoiler. Dokończmy tył, bo to jest mega fajna akcja, bo tylny zderzak znowu GTR-owy przerobiony, on musiał poszerzeniem pasować do błotnika, prawda? Mhm. Ale to jest GTT, więc tylne lampy kończyły się 2 cm głębiej. Okay. Więc tu jest taka ścianka. Aha. To jest dorobione. Spoko. Jakby dorobione jest to i dorobione jest to w całości, żeby maczowało jakby z błotnikiem. I kolejną opcją, która jest jakby tutaj z tyłu przerobiona, to jest ustawienie klapy zarówno wysokością, jak i długością, no bo to jest laminat, więc klapa była niżej. A, faktycznie, no. Pocięte są zawiasy i są podniesione. Podkładeczki, podśrubki. Tak, podkładeczki. I tak samo tył, nie? Jest cały tylny pas tutaj uniesiony, zamek jest przestawiony, żeby się licować znowu ze zderzakiem. Jezus Maria, ile to jest roboty. Masakra. Spoilerek Swanek, czyli to jest produkt Origin Lab, inspirowany nowym GT3 RS-em, bo tam się pojawił Swanek po raz pierwszy. Mamy dosyć agresywnie ustawiony spoiler w formie docisku, fajnie pochylone stateczniki i na statecznikach mamy całkiem ciekawą opcję, czyli karbon, przydymiony Midnight Purple. Czyli jest jakby kolor auta, ale w formie tylko takiego holo. To jest takie tło. Widać, zajebiście, bo to jest gustowne, estetyczne, a przy okazji wiadomo, kto jest autorem.
to jest taki fajny temat dla fotografa, że wiesz, czasami ktoś sobie chodzi i nagle o! I wiesz, i sobie tu z obiektywem podchodzi, jakieś, nie? Makro zdjęcie, dokładnie. Tak. No i na koniec wóz. Tak, bliźniaczy. Bardzo gruby też. Tutaj mamy... To o nim była jakaś wstawka. Tak, tutaj mamy... Zajebiście. Odpowiedz mój sobie. Ser. To jest wóz Łukasza Miturskiego, naszego dobrego kumpla z Warszawy, który... To ten wóz, który był w pełnoekranowym filmie w kinie Jabfestowym. Tak. To była... to był chyba najtrudniejszy projekt w życiu, który pokazuj, mieliśmy... Pokazuj wóz. Ze względu na czas. Mhm. Bo tam były jasno określone formy czasowe, kiedy ten samochód ma wyjechać. I nie ukrywam, że ja wtopiłem, bo nie powinienem się na to godzić. No. Zrobiłem to z sympatii dla Łukasza i jakby dla sprawdzenia samego siebie, czy to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, ale nakład pracy i czasu no jest po prostu niewspółmierny do tego, żeby zdążyć. Nie? Ta była taka fajna scena, jak chyba coś wyszło na drzwiach przed dzień? Dzień przed przepolerowaliśmy rancik pod lusterkiem. Tak. Wyrwał się lakier. Tak. Tak. Ja wieczorem jechałem na lakiernię podkładować, żeby w nocy wysuszyć i lakierować, żeby rano wypolerować, założyć na auto, jechać na Jabfest. To Monster Garage, nie? Żałował na pewno, ale później jak siedział na widowni i oglądał film, to myślę, że już tak po ludzku, byłeś dumny. No po ludzku łezka się zakręciła, nie? Miłe to jest, nie? Słuchaj, nie trzymam cię dłużej, bo tutaj twoja ekipa to już 3 razy cię wywoływała. Gratulacje, fajnych wozów. Każdy jest zajebisty. Miło, że wpadłeś. Chciałbym mieć chociaż jeden taki. Ale to nie jest żaden problem. Popracujemy nad tym. Wiesz, gdzie jesteśmy. Ja was zapraszam, jakbyście mieli kiedyś czas, żebyście sobie popatrzyli z kamerką, jak wygląda praca przy tych autach, bo myślę, że my prowadzimy swój kanał na YouTubie, który jest żenujący, bo tam kurwa nikt tego nie ogląda. Czemu? Ale, no bo wiadomo jak z widownią. Natomiast to, co w tuningu ważne i myślę, że też jakby to potwierdzisz, trzeba ludziom pokazywać i uświadamiać, jak to wygląda. A ja ci powiem coś od strony YouTube'owej. Wcale nie wynik świadczy o tym, czy coś jest żenujące, czy nie. To prawda, możesz w ogóle wyciąć, bo to źle zabrzmiało, ale wiesz, o co chodzi, że kurczę... Ale nie, myślę, że to jest ważne. Mało informacja. Ludzi pokazuje. Dużo ludzi kieruje się tym, że jak coś ma dużo wyświetleń, to jest dobre. Wcale nieprawda. Uważam, że bardzo dużo kanałów ma ciekawe treści. Fakt. I nie robi wyników. Fakt. Natomiast... mało jest pokazywanych tych tematów zza kulis, bo fajnie jest pokazać gotowe auto, najlepiej z nagrodą obok. Słuchajcie, no prosty wniosek. Kiedyś panę do Super Workshop i coś nagramy razem. Przyjedziesz, oczywiście. Piąteczka. A ja idę zobaczyć Audi. Tak. Dzięki. A zobaczcie, co operator wyłapał swoim operatorskim okiem. Jakie śmieszne koła! Co to jest? Z czego to w ogóle wykonane? To jest jakiś odlew, to jest gips? Styropian jest pod spodem, widzę. Co, komuś zabrakło hajsu na opony i felgi? Ale grubo. No jest, jest Central Lock jest. To jest dobry moment na to, żeby się z wami pożegnać z Altrace'u. Całą imprezę pozdrawiamy wszystkich znajomych, których tutaj spotkaliśmy, widzów. Piąteczka, do zobaczenia już.